No, witam serdecznie, słuchajcie, a tam jesteście, dobra. Czas, żeby spakować w tą obudowę. To jest taka obudowa, tak mi to wyszło, do nas momenci. Będzie praktycznie prawie live, bo to jednym ciągiem zrobimy. Jest tak, dolne pudełko. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, czy świeci. Dolne pudełko ma już, ma otworki na gniazdo USB i na przełącznik. Jeszcze będę musiał tutaj jeden otworek dorobić, ale to za chwileczkę równo. Do tego potencjometra, który tutaj musiałem zostawić, czyli do gaina, do limitera, nie do gaina, czyli po prostu będziemy zmniejszać całość, jak jest cały poziom sygnału, nie? I teraz tak, tutaj już zacząłem sobie poradzić, wszystko będzie na takie pianki poskładane w tym pudełeczku. Od góry dojdzie osłona tego typu, wypełniona będzie wszystko gąbeczką w środku, nie? Zobaczę, że troszeczkę mi już nie dodrukowała tutaj, no ale to nic. Do tego jest uchwyt tego typu, tak jak mówiłem, to będzie wszystko zawieszone na gumitkę. Dlatego tutaj są uszy dorobione, takie, o, tego typu haczyki. To jak to się wszystko ładnie później skręci, się sklei, to będzie można sobie to tutaj pięknie zawiesić. I to wszystko będzie na statywie stało. Nie wiem, czy na tym małym, czy na tym giętkim, bo mam i duży, i mały tutaj. Równie dobrze może być nawet na tym statywie. I w ten sposób powieszona. Mało widać tutaj. Wszystko na takiej gumeczce. Tutaj mam jeden mniejszy rozmiar jeszcze. Po prostu jedno kółko do drugiego na gumeczki. A potem już chodzi mikrofonik w ten sposób. O. I tutaj jest mocowany już na gumki. Dobra, słuchajcie, ja nie będę marudził, tylko tutaj się biorę do składania, także jedziemy. No to szczerze, wiecie co wam powiem, przy takim składaniu, to nawet nie wiem, o czym mam tutaj do was teraz marudzić, no mówić, nie wiem. Gwiazda po kosmosie, właśnie minęła 22 godzina. Te elementy wszystkie były drukowane 10 godzin 40 minut, aż. I tak się zastanawiam, czy nie machnąć jednej części na jakiś tam kolorek, na przykład srebrny, mógłbym sobie prysnąć srebrzanką górę, by zrobić czarny. O, tutaj będą gniazdka właśnie, to w ten sposób powinno być widać. O, właśnie, teraz widać. Wszystko wyszło to w ten sposób, tutaj jeszcze płytki, uniwersalny kawałek. Tutaj jest ten DAC, tu jest kompresor, limiter. Już jest wszystko, jest możliwość ustawienia przesteru i tylko teraz tak, te płytki są na tej płytce. Są te diutki i teraz się zastanawiam. Dobra, najpierw to wytnę, a potem będziemy kombinować. Wszystko będzie na piance, tak jak ma być. Ups. Czy nagrała ta lutownica? Kurde no, jeszcze i lutownica mi przestała działać. Niemożliwe. Coś musi być z kablem, bo raz grzeje, raz nie. Albo potencjometr brudny. Jak na maksa to grzeje, jak trochę mniej to już przestaje. A ta? A ta ma grud spalony pewnie. A to nie. Dobra, moment. No właśnie, ta pianka się bardzo fajnie formuje na ciepło, wiecie? Jak się bierze lutowniczko, to można sobie, o, na przykład tutaj kwarc pięknie wszedł w środek. Jest ekstra.
No i teraz tak wciskamy, a tutaj jeszcze przywodzi bokiem. O. Musimy wymierzyć. Słuchajcie, to musi się wszystko tu ładnie wleść. Wszystko poskładane jak kanapeczka, nie? Wyciągamy się co zło. To tak gdzieś widzimy, na stronę. O, właśnie, nie rozpoczyło. Żeby nie przechować. Nigdy to jest mono stereo, jest przełącznik. To siedzi. Pewnie będziemy grzać klej, chociaż niekoniecznie, wiecie, bo tutaj z tyłu pioną wpiankę się wciśnie. Zobaczcie, jak to fajnie wszystko przypasiło, nie? Tam w środku jest, tutaj jest przełączniczek, tutaj jest gniazdko USB. I ten. I co? A, odmierzymy ten, na pokrętło. No, podsuwaj się, podsuwaj. Prawie robi różnicę, co? Dobra, niech tak przystygnie, bo ładnie wytopiło dziurkę. W pecie tak jest właśnie, że to momentalnie. Musi ostygnąć. Bo jak nie ostygnie, to jest ból. Wszystko fajnie, tylko kurde troszeczkę się przesunęło mi to. Prawie widać. To jest miękkie. Dobra. Działam z tym portem. Może wyciągnijmy ten moduł na razie. Rzeźbić te blokownice w tym. Trochę śmierdzi. Okej, słuchajcie. Otworki są, wszystko już jest tak jak ma być. Spasowane. Tylko teraz jeszcze to powkładać. I niestety, ale glut to podstawa pewnie będzie. O, tutaj będziemy mieli regulację, tu mamy mono stereo, dobra.
tutaj przylgnęło ślicznie. Wszystko pasuje. Tylko pewnie tutaj będziemy musieli faktycznie tego gluta wcisnąć tu, w tym miejsce ogół. Bo żeby później przy wciskaniu wtyczka pięknie tutaj wszystko pasuje, dobra, włóżmy sobie tę wtyczkę, żeby tutaj nie przedadrzyć. Możemy wziąć kawałek tego, żeby gluta dużo nie wkładać do tego przed tyłu. To jest akurat bardzo dobry materiał dźwiękochłonny, te pianki do wypełnienia do paczek. Bardzo dobrze pochłania, po prostu wstrząsy, drgania, elegancko. Także robię płytkę co warstwę czymś takim. Poza tym od temperatury to się delikatnie kurczy, także od razu widać, co się mniej więcej nagrzewa. Idzie fajnie formować to lutownicą. Nawet zwykłą jakąś taką. A to jest akurat taka rzadka gąbka. Ona jest praktycznie prawie przezroczysta. Tak to światło to się się przyświeca. I ona jest właśnie bardzo dobra do... Właśnie puszcza dźwięk. Z tego co zauważyłem. Dobra, okej. Jednym słowem, mistrzunio pistoletu. Miejmy nadzieję, że mi nie potopi opakowania. Tutaj wróg. Dużo nie będę lał teraz, bo... No, żeby nie było zaraz, że tu mi coś wylezie. Nie wylezie, bo wypełnienie jest... Okej, i teraz możemy sobie na tą płytkę dociąć kolejną warstwę, nie? Czyli jednym słowem musimy zrobić sobie format. Tak, o tyle. Dobra, mniej więcej tak, żeby to się odbiło. O, będę widział, gdzie ciąć. Tak. Tak. Trochę robi za okrągłinę. Izolacja przede wszystkim od... Żeby tutaj zaraz nie było siuprajsu z prądem żadnym. Czyli jednym słowem to idzie tu. To idzie tu. Tylko teraz musimy tutaj wyciąć na potencjometr. Tak. Teraz zakładamy tę warstwę na wierzch. Ta-da! Jest idealnie. Teraz możemy sobie jeszcze jedną warstwę po całości, taką samą zrobić. Wypełnić to po prostu, nie? Do pełna. Ekstra. I teraz mamy kompresor. No i teraz tak, światełka oczywiście nie będzie widać, kiedy wejdzie na przester, ale w sumie to mógłbym wyprowadzić tę dziurkę gdzieś tutaj z boku, tam gdzie zrobiłem tę dziurkę. Może kiedyś tam w przyszłości zobaczymy, jak to będzie. No i kolejna warstwa na wierzch. Także tylko już wszystko wypełnić. O! I praktycznie zostaje nam goła wkładka, na którą pójdzie jeszcze jedna warstwa tej pianki na sam mikrofon. Tylko oczywiście ten laminat musimy tutaj trochę przyciąć. O! Ekstra.
teraz musimy zrobić otworek 10 mm, a to bardzo szybko się robi. Cyk, i mamy mikrofonik założony. Wszystko widzę. I teraz tak, na wierzch tego pójdzie już pianka. Tak jak ma być. No to robimy teraz piankę. Ta za wąska. Dobra, zaraz znajdę większy kawałek. Okej, mam tutaj większy taki kawałek, żeby tutaj weszło to na max w środek. Tylko żeby nie było za bardzo ściśnięte, to musimy sobie ładnie trochę dociąć. Wyrzeźbimy sobie tutaj. O, będzie dobrze. Taka szerokość. Do okrąglenia rogów. Okej. Ekstra. Ta-dam! Praktycznie wychodzi z każdej strony. I teraz będziemy testować to, czy to się nadaje. Jak nie, to ten mikrofon trochę wyżej zamkniemy. I teraz to trzeba będzie na takie kółeczki ładne skleić razem ze sobą. Takie no... Mało to przypomina mikrofon, ale zaraz zobaczymy jak to działa. Tylko podłączmy sobie kabel USB. Dobra, bez tego najpierw. Dobra, się przełączam na ten mikrofon. Zobaczmy, czy on w ogóle jest. Nie jest. Raz, dwa, jeden, dwa. O! To teraz mamy ten mikrofon właśnie z kompresorem. No dobra, a teraz założyliśmy piankę. Czy coś się zmieniło z pianką? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i teraz... I teraz jest bez pianki. No zobaczymy, nie? Dynamika na pewno jest lepsza, no bo kompresor. Dobra. Za momencik, ciąg dalszy. Okej, słuchajcie, jest jednak troszeczkę ból stopianko z tego, co tutaj właśnie sobie odsłuchałem, jak to się nagrało. A poza tym jeszcze jest ból, bo tu gain jest rozkręcony na maksa, trzeba ten limiter założyć. Moment, ja sobie zjadę jeszcze tylko tutaj. O właśnie, tutaj poziomy. No pewnie, że tak, tak trzeba troszeczkę zdjąć tego poziomu, żeby nie było przesterowań. Dobra, okej. No i dobra, i słuchajcie, jednak ta pianka sporo tłumi. Musimy tutaj zrobić coś ala, tak jak w mikrofonach tych dynamicznych. Czyli jednym słowem musimy tutaj ładnie w środku wykleić cienką warstewką pianki cieniutkiej, bardzo cienko. O, może nawet i z tego zaraz tutaj dorobię cztery boki, nawet jeszcze ją węziej zrobimy i wtedy dopiero będziemy działać, no będziemy sprawdzać. Także
Ja wyklejam i za chwileczkę wracamy, zobaczymy jaka jest różnica. Dobra, jeśli jeszcze będzie za mało sopranu tutaj w tym mikrofonie, jak już będzie wszystko zrobione, to po prostu tam jest jeszcze możliwość odpięcia dwóch kondensatorów z filtra przy samym mikrofoniku, nie? Także jeszcze może to one tak kaszanią, tak basują strasznie, że nie ma sopranu. Dobra, nałóżmy. O! No i teraz 1, 2, 3, 4, techniczna próba, powinno być wszystko ok. Nie wiem jak to teraz się nagrało. No zobaczymy jak to wyszło. I słuchajcie, no co? Skręcam go, montuję do statywu i za chwileczkę efekt końcowy. Pozdrawiam. Ok, słuchajcie, efekt końcowy. Tak to wyszło. Wisi. Słychać jak słychać, tak słychać, słuchajcie, no bo to teraz idzie z niego. A właśnie. Ale też słychać, może za mocno napięte te gumki. No może tak, ale na przykład... Słuchajcie, kabla nie słychać jak stukam, o dopiero jak tutaj go... No tutaj dużo słabiej niż tutaj, nie? Dobra, jakoś będzie. Zobaczymy jak tu wyjdzie teraz jakość w ogóle tego nagrania i... No i cóż, no. Słuchajcie, ja pozdrawiam. Może teraz będzie wszystko już dobrze, może już nie będzie takich zniekształceń. Trochę mi się tutaj zrobił syf na warsztacie. Uciekam do domku, bo już jest bardzo późno w nocy. No, już po północy. Także tego... Jutro testy wzmacniacza zrobimy przy weekendzie i może jakiś live wieczorem właśnie z tego testu o 19:00. Zapraszam.